Cześć, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak prawidłowo założyć łańcuszek rozrządu, który jest zakuwany i jak sobie z tym poradzić, także zapraszam. W pierwszej kolejności musimy omówić taką budowę takiego łańcuszka. Jest to łańcuszek płytkowy. Zewnętrzne płytki są tego kształtu, czyli ta oraz ta płytka z czpieniami, to są płytki zewnętrzne, a ta płytka jest płytką środkową, tak jak widzimy tutaj, i przychodzi ona w ten sposób. Przewlekania takiego łańcuszka rozrządu nie będę pokazywał, ponieważ nie mam silnika, żeby to pokazać, a swojego nie będę rozbierać, a ten łańcuszek wysłał mi widz. Więc najpierw musimy rozkuć sobie taki łańcuszek stary za pomocą takiego przyrządu, macie o nim filmik. Jest to nic innego jak dwie śruby, wiertło 2 mm i tutaj otwór. I po prostu wyciskamy sobie któryś czpień. Gdy już to zrobimy, najlepszym sposobem jest wzięcie sobie drutu bądź śrubki i przykręcić jedno ogniwo ze starym łańcuszkiem z drugim ogniwem, oczywiście wewnętrzne ogniwo z zewnętrznym ogniwem bądź na odwrót, tak żeby odległości pasowały, i bierzecie drucik, zawlekacie go po zewnętrznej stronie bądź śrubę, skręcacie śrubę i wałem obracacie bez wałka rozrządu, to jest ważne. I wałem obracamy, nie ciągniemy za sznurek, ponieważ jak to Wam się rozwali, wpadnie do środka, no to będzie problem. Gdy już będziecie mieli jeden koniec u góry i drugi koniec również u góry, oczywiście za drugi koniec, gdy ten koniec jest ściągnięty, za drugi koniec trzymacie to, żeby Wam nie wpadło do środka silnika. Później stary łańcuszek odpinacie i zaczynamy to składać. Zaczynamy od tej płytki. Ją sobie tak wkładamy i rozsuwam sobie tutaj to ogniwo górne, tutaj również. I mam wewnętrzne ogniwa na dole. W ten sposób to zakładam. Kolejno to ogniwo, które oddziela nam te dwa ogniwa. W ten sposób. Kolejno te ogniwa robię w ten sposób, wciskam bardziej w dół i kolejno to ogniwo. Gdy to już mamy, bierzemy inne śruby, tutaj wkładamy i zaczynamy to skuwać. W moim przypadku wymieniłem sobie czpienie na takie śruby, no widać, na taki dziubek. Z drugiej strony jest ona płaska, nieco zaokrąglona, żeby akurat pracować na tym czpieniu, które będziemy zakuwać. Nie udało mi się znaleźć zakuwarki do tego łańcuszka rozrządu, także robię takim czymś. Mamy spięte, widać, spięty jeden czpień i teraz będziemy wciskać tą płytkę i ten czpień po prostu prasować. I widzimy, mamy coś takiego. Teraz trzeba po prostu ten czpień z płytką przecisnąć na tą stronę, żeby móc to zacząć prasować. Czyli teraz wyjmuję ten element, wkładam sobie tą śrubę z tym otworem, po to, żeby przecisnąć tą płytkę głębiej. Oryginalnie czpienie są zgniatane u góry i u dołu. Widać? Płytkę oczywiście daję w tą stronę. I teraz ta płytka zewnętrzna musi się spotkać z płytką wewnętrzną. Trzeba to zacisnąć. O, w ten sposób. I czpień nam tutaj wyszedł. Teraz druga płytka. I również czpień nam wyszedł. Teraz zmieniam z powrotem śrubę na tamtą i zaczynam ugniatać te czpienie, żeby one po prostu się rozpłaszczyły. Pamiętajcie, róbcie to na kilka razy, kilkanaście, kilkadziesiąt, ponieważ tym sposobem zgnieciecie ten czpień i to się nie wypnie. Gdy raz zapłaszczycie, odpuścicie, no to Wam się to po prostu nie spłaszczy. Teraz, gdy jest to ugniecione, sprawdzamy, czy tutaj ogniwo swobodnie się przemieszcza, czy nie ma jakichś zacięć. Wszędzie musi być jednakowo. Gdy są zacięcia, no to znaczy, iż są te ogniwa zakleszczone, no i szybko po prostu łańcuszek będzie do wymiany. I sprawdzam teraz, czy te czpienie są rozgniecione na boki. Musiałbym Wam to pokazać chyba pod mikroskopem. Jaki jest minus takiego rozwiązania zakuwania łańcuszka rozrządu?
No taki, że zwykłe zakuwarki, zestaw zakuwarki na Allegro niestety nie pasuje do takiego łańcuszka rozrządu. Tutaj mamy czpienie 2 mm i jest bardzo mało miejsca między nimi. I moim zdaniem lepiej jest sobie wyjąć silnik, rozłożyć go całego, wymienić ten łańcuszek, niż założyć ten łańcuszek na silniku, na pojeździe. Jest to problematyczne, żeby wymienić taki łańcuszek rozrządu, aczkolwiek jest szybciej. Nie musicie rozbierać silnika, nie musicie spuszczać oleju, nie musicie wymieniać uszczelek, także ma to swoje plusy i minusy. Najgorszym minusem jest to, gdy źle złożycie taki łańcuszek, taką płytkę, gdy te czpienie nie będą odpowiednio znitowane, rozpłaszczone na końcach, no to niestety, ale taki łańcuszek się rozsypie i silnik jest do remontu. Jeśli macie pojęcie, czym taki łańcuszek fachowo się skuwa, bo tym można bez problemu rozkuć łańcuszek, aczkolwiek skuwać już tak nie za bardzo. Gdy macie fachowe narzędzie do tego, dajcie link, bądź napiszcie w komentarzu, bądź nagrajcie taki odcinek, jak to fachowo się robi. Moim zdaniem lepiej sobie kupić normalny łańcuszek rozrządu, rozebrać silnik, wymienić sobie, od razu inspekcję sobie silnika zrobić i tyle. Także na razie.